Witamy w 38. odcinku Stacji Dywagacji. Z tej strony Michał. Z tej strony również Michał. I dziś wyjątkowy odcinek, ponieważ mamy gościa. Gościmy pana Wojciecha Orlińskiego i będziemy rozmawiać o niezwykłych paradoksach Ameryki w gęstym sosie... kulturowym. Tak, popkulturowym bym raczej albo powiedział. Albo nawet popkulturowym. Oraz zjawisk przemian społecznych. W każdym razie będzie dużo demiteologizowania i zrywania pięknych na pozór dekoracji. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, chcielibyśmy nadać odrobinę kontekstu. I po pierwsze nasz gość, Wojciech Orliński, dla tych, którzy nie znają, wiele dekad chyba nawet był dziennikarzem Gazety Wyborczej, gdzie specjalizował się właśnie w popkulturze i w analizie popkultury pod kątem różnych zjawisk społecznych. Od kilku lat zajmuje się zawodowo czymś zupełnie innym, ale o tym sam niedługo, powie. Tak? Natomiast w międzyczasie jest także pisarzem. Ostatnio napisał wybitną, moim zdaniem, biografię Kopernika. Polecam nawet osobom, które się nie interesują historią. Kilka książek o Stanisławie Lemie oraz dwie książki o Ameryce właśnie. Ameryka nie istnieje i Route 66 nie istnieje. I naszym punktem wyjścia będzie Ameryka lat 50., 60., bo wtedy narodziła się amerykańskość, taka jaką znamy ją dzisiaj. Ten taki American Dream. American Lifestyle. Tak. No i w ogóle wydarzyło się wiele rzeczy, które mają kolosalny wpływ na to, na dzisiaj, na to, co... na dzisiejszą rzeczywistość. Była to tak zwana złota era kapitalizmu, ale też era paradoksów właśnie. I pan Wojciech będzie o nich opowiadał. Natomiast ja bym chciał tutaj o jednym takim paradoksie powiedzieć, żeby właśnie wprowadzić taki kontekst do tego, o czym będziemy rozmawiać. Mianowicie złota era kapitalizmu, czyli niesamowity rozwój gospodarczy, tak, że każdy jest kowalem swojego losu. Być może jest to okres kapitalizmu w swoim w ogóle szczytowej formie, a jednocześnie był to czas polityki socjaldemokratycznej, dzisiaj wielu by powiedziało, że wręcz socjalistycznej. I ktoś może zapytać, o co chodzi? Jaki Ameryka, socjalizm, o co w ogóle chodzi, no nie? No i właśnie to chciałem wytłumaczyć, żeby w trakcie słuchania odcinka nie było takich reakcji what the fuck. Historia jest taka, o której chyba mało kto zdaje sobie sprawę, że po wielkim kryzysie, czyli lata 30., tak, początek lat 30. Amerykanie stwierdzili, że coś trzeba zrobić, żeby do podobnych wydarzeń nie doszło po raz kolejny. I wprowadzili właściwie, można powiedzieć, nowy system gospodarczo-ekonomiczny, zwany New Deal, Nowy Ład, tak od tego Polski Ład ściągnął nazwę, którego głównym założeniem było to, że potrzeba więcej państwowych regulacji w gospodarce. Niezwykle wzmocniono rolę związków zawodowych i w ogóle pozycję pracowników względem pracodawców. Wprowadzono na niezwykle szeroką skalę inwestycje publiczne. No i po II wojnie światowej narzucili swój porządek właściwie całemu światu, oprócz tych kilku smutnych miejsc jak Polska, którym swój porządek narzucił Związek Radziecki. Była też tania ropa, kilka innych czynników, ale jednym z najważniejszych czynników niesamowitego rozwoju Ameryki, właśnie tej złotej ery po II wojnie światowej, była kontynuacja tej polityki społecznej. Inwestowania w społeczeństwo tak naprawdę, nie? Tak, i to na jeszcze większą skalę. I tutaj muszę przywołać przede wszystkim ustawę GI Bill, na mocy której wprowadzono bardzo tanie kredyty gwarantowane przez państwo dla weteranów, dzięki którym mogli pójść na studia i dzięki którym mogli kupić ziemię czy tam nieruchomości. I to umożliwiło milionom, dziesiątkom milionów być może Amerykanów niesamowity awans społeczny do klasy średniej. I dzięki tej polityce, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych między II wojną światową a latami 70. to są dekady najmniejszych nierówności ekonomicznych. To jest czas, kiedy robotnik z fabryki mógł sobie pozwolić na dom, samochód i jeszcze niepracującą żonę. Coś, na co dzisiaj w naszych warunkach nie może sobie pozwolić super zarabiający menadżer z topowej korporacji. Tak, ale najważniejsze teraz. Czy to była jakaś utopia, czy to była kraina wielkiej szczęśliwości? Trochę, tak, ale nie dla wszystkich. I właśnie w dużej mierze o tym będzie ta rozmowa. O drugich stronach medalu, o tych paradoksach, o mitach, które okazują się tylko mitem. Do dzisiaj funkcjonują, nie? Tak. No i to chyba tyle byłoby wstępu. Oddajemy głos panu Wojciechowi.
Nasz gość, Wojciech Orliński. Dzień dobry, dzień dobry. Można powiedzieć człowiek renesansu, głównie chyba pisarz w tym momencie, prawda? Nie, skąd? Nigdy w życiu, głównie nauczyciel. Głównie nauczyciel. Tak. I to chemii, prawda? Tak, dorabiający sobie tu i tam, pisaniem. I jest pan cały czas aktywny zawodowo jako nauczyciel chemii? Tak, 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 tak. Znaczy to jest jakby, no to jest mój taki zawód w taki dosłowny, w sensie jakby GUS miał wypełniać, no to myślę, że z punktu widzenia takiej kategorii statystycznej jestem nauczycielem, który sobie dorabia pisaniem. Okej, okay, a od ilu lat, jeśli można wiedzieć? Od trzech, także nie trzech, nie czterech, przepraszam, Boże, jak na czas leci, czterech, także już doświadczyłem tego podstawowego doświadczenia dla nauczyciela licealnego, że właśnie pierwszaku, który widział jako pierwszaku, już teraz widzę jako dostojnych maturzystów. A już matury zdane, tak? No tak, ale jednak sprowadził nas tu jednak ten kącik pisarski w pana życiu. Spotkaliśmy się na spotkaniu autorskim dotyczącym książki Kopernik, Rewolucję. Gorąco polecam, jedna z moich ulubionych książek zeszłego roku. Wydana chyba w 2022, ale ja czytałem w zeszłym roku. Umawialiśmy się, że będziemy rozmawiać dzisiaj o Ameryce i o pana miłości do Ameryki. Szczególnie do tego okresu tak zwanego złotej ery kapitalizmu. Skąd się wzięła ta fascynacja? No tak, to jest w gruncie rzeczy bardzo osobiste pytanie, także zgodnie z doktryną doktora Freuda. Odpowiedź oczywiście brzmi, że to wszystko przez matkę, więc oczywiście, że w moim wypadku w dużym stopniu tak jest. Czyli no tak naprawdę po prostu rodzice mi udzielili tą fascynację, ponieważ w ogóle to było jakieś globalne wtedy zjawisko, na pewno dotyczące Europy, że tak zwane pokolenie boomerów, czyli tych urodzonych tuż po II wojnie światowej, było zauroczonych Ameryką, przejmowało amerykańskie zwyczaje, nosiło dżinsy i tak dalej. Tym się buntowali przeciwko swoim rodzicom. Natomiast nawet w praktyce u mnie to przejawiało się tak, że od dziecka wiedziałem, że najwybitniejszym wokalistą wszechczasów jest Elvis Presley. No ale przede wszystkim tym, że za każdym razem, kiedy w telewizji miał być amerykański film, to było wydarzenie nie tylko oczywiście u mnie w domu. Tak, to jest dosyć typowe zjawisko. Jest to trochę sparodiowane w komedii Barei, chyba w Brunet wieczorową porą, kiedy w ogóle całe osiedle, cały kraj ogląda western przez prerię Arizony, fikcyjny. No więc tak to wtedy rzeczywiście mniej więcej wyglądało. To, że ma być w sobotę czy w niedzielę wieczorem prawdziwy amerykański film z prawdziwej Ameryki, z prawdziwymi amerykańskimi aktorami, to było coś, czym ludzie żyli tydzień. No na pewno właśnie moja mama, więc oczywiście jakoś tam pośrednio również ja, więc też poza tym właśnie, że tym najwybitniejszym muzykiem wszechczasów był Elvis Presley, plus tam jeszcze jakieś honorowe wzmianki tam dla jakiegoś takiego Chucka Berry, czy Little Richarda, czy Jerry Lewisa, ale no właśnie, to cały czas jesteśmy w bardzo takich amerykańskich klimatach. Dzisiaj osoba z takim gustem by wylądowała w jakiejś subkulturze rockabilly i nie wiem, powinienem właściwie na stare lata powinien mieć odpowiedni strój do, bo właśnie tak bardzo bliskie to są mi ciągle klimaty po tych wszystkich latach. Natomiast oczywiście, jeżeli teraz na to patrzę takim zimnym okiem teoretyka popkultury, to oczywiście amerykańska telewizja, znaczy amerykańskie filmy, które mogła wtedy pokazywać komunistyczna telewizja, to były tanie filmy, a więc filmy, które wtedy już miały jakąś tam brodę, miały 10-20 lat. Mm-hmm. Wtedy marzenie o tym, żeby to zobaczyć, te wieżowce Nowego Jorku, te prerie, Arizony, czy czegokolwiek, wydawało mi się niemożliwe. Na szczęście zaliczyłem taki okres w swoim życiu, w którym udało mi się to troszeczkę pozwiedzać i pooglądać, więc pod tym względem jestem trochę człowiekiem spełnionym, natomiast jak zaczęliśmy od paru lat już wykonuję trochę inny zawód, już nie jeżdżę, mam zawód nauczyciela, mam mnóstwo pięknych rzeczy, ale nie wchodzi w pakiet służbowe podróżowanie do Ameryki, więc jestem teraz miłośnikiem trochę platonicznym. No Elvis Presley, westerny, to tak. Wszystko te lata 50., 60. Mhm. I to, czy to wtedy właśnie narodził się taki, ten mit ta Ameryki, taka amerykańskość, którą teraz utożsamiamy? Kiedy przykładam do tego właśnie takie, no bo wtedy po prostu byłem dzieckiem, które to oglądało z tak zwaną opadniętą koparą, więc chłonąłem to po prostu jako bardzo pierwotne emocje. Strasznie mi się to wszystko podobało. W ogóle wszystko, po prostu wszystko. Milkshake, hamburgery, te apartamenty na Manhattanie, ale też oczywiście posiadłości w Oklahomie, mały ranch, gdzieś tam, no wszystko jedno. W ogóle nie wiedziałem, którym z tych ludzi bardziej zazdroszczę. Czy tym na prowincji, czy tym w tych wielkich miastach, im wszystkim bardzo. Po prostu bo to wszystko było bardzo nie takie jak PRL. Natomiast kiedy na to właśnie patrzę teraz tak właśnie zimno, to znaczy zimno. Nigdy nie będę na to patrzył zimno, bo to jednak są moje jakieś tam właśnie bardzo dziecięce fascynacje. Ciekawe z punktu widzenia właśnie takiego teoretyka jest to, że one były, te filmy, bardzo często bardzo takie autonarracyjne, to znaczy to, co my dzisiaj, znaczy to, co w tym ustroju odrzucaliśmy jako tak zwane ideolo, czyli jakieś wstawki właśnie o cudowności ustroju komunistycznego, jednak wbrew pozorom całkiem często analogiczne kontrwstawki o cudowności ustroju kapitalistycznego były wplątywane w te filmy i ten dorosły ja wie o tym, że na przykład po prostu
generalnie dla amerykańskiego filmowca, zwłaszcza dla producenta, ale właściwie w każdej branży, że opłacało się dobrze żyć z armią, bo jeżeli dobrze żyjesz z armią, to armia ci no, po pierwsze dostarczy ileś tam tysięcy statystów, co jest niezbędne do robienia niektórych rodzajów filmów, zwłaszcza batalistycznych. No właśnie, udostępnię ci swoje jakieś zabaweczki, jakieś czołgi i tak dalej, a jeżeli robisz armii wbrew, to musisz właśnie tak jak Francis Ford Coppola kombinować po prostu na jakiejś dżungli w Filipinach, gdzie ci wypożyczą te helikoptery, ale będą ich ciągle zabierali, bo walczą z partyzantami. No generalnie będzie to przekroczyć budżet i w ogóle wszyscy będą ciebie uważali za wielki błąd, którego nie należy powtarzać, tak jak to było z filmem Czas Apokalipsy, więc natomiast w zamian za współpracę z armią na przykład trzeba było trochę wstawiać właśnie jakiś wstawek o tym, jak wspaniała jest ta armia, jak wspaniałego kraju ona broni, więc no teraz akurat tak z marszu nie strzelę przykładami, ale jest na przykład taki musical Holiday Inn, od którego w ogóle wzięła się nazwa tej sieci hoteli i to jest po prostu musical z Bingiem Crosbym, ale tam pod bardzo naciąganym pretekstem nagle pojawia się taka piosenka wspaniałości amerykańskiego systemu, amerykańskiej demokracji, nagle w ogóle przestają być na luzie w knajpie, przepraszam, tej tytułowej knajpie, tylko w ogóle nie wiadomo skąd się bierze wielka flaga amerykańska, jest taki gadżet, który wyskakuje dosyć regularnie w tych filmach, nie wiadomo skąd. I nagle on w ogóle jakimś marszowym w ogóle rytmem zaczyna śpiewać hymn na cześć Ameryki. Wydaje mi się, że to łatwo znaleźć będzie w YouTubie, jakby ktoś chciał zobaczyć. Więc tam dużo było tych takich autonarracji. John Wayne pod koniec swojego życia był producentem swoich filmów, właściwie był wszystkim w swoich filmach, w związku z tym swoim bohaterom w usta, właśnie grał w tych filmach już Johna Wayne'a, pewnie wyidealizował obraz Johna Wayne'a i bohaterom wstawiał właśnie jakieś takie wzmianki, które również mi jako dziecku się strasznie podobały, bo na przykład no, nasza wredna propaganda jednak poniekąd słusznie zwracała uwagę na to, że w tej Ameryce no nie wszyscy mają tak fajnie, oni się dzielą na tych bogatych i na tych biednych i tak naprawdę w gruncie rzeczy tylko ci bogaci mają tam tak dobrze. Tak, no to pan powiedział, ja zaplątałbym się tutaj, jak to powiedzieć, tak żeby nikogo nie urazić, więc wolałem nic nie powiedzieć. Natomiast w którym z tych filmów właśnie ten bohater Wayne'a gra takiego właśnie bogacza, właściciela jakiejś takiej farmy, ale mówi on do swojego pracownika, że ty pracujesz dla mnie, a ja pracuję dla dowolnego człowieka w Stanach, który ma ochotę zjeść stek. I wynika z tej rozmowy, że właściwie walka klasowa, konflikt klasowy w zasadzie nie istnieje, bo ci na samej górze, to na taką służebną rolę wobec tych, właściwie mają gorzej po prostu, bo ten ma jednego. No tak, bo muszą się namęczyć, żeby nam małym żuczkom było dobrze. I oczywiście wiem, gdzie tu jest oszustwo jakby po latach, ale i tak lubię się dać oszukać. Lubię się po prostu temu iluzjoniście dać wprowadzić ten błąd. No i jednak jest to faktem. Znaczy przy wszystkich rzeczach, które mnie no właśnie dzisiaj bawią i w ogóle wiem, co to jest nieprawdziwe i właśnie możemy o tym gadać bardzo długo. Zresztą właśnie cała... No właśnie, to ja od razu mówię następne moje pytanie. Moje następne pytanie, co jest nieprawdziwe? No właśnie, więc w ogóle pozwolę sobie podkreślić, że napisałem nawet książkę, która Ameryka nie istnieje, właśnie nawiązując do tego, że tego mojego wymarzonego miejsca po prostu nie da się znaleźć. No więc fundamentalnym kłamstwem tych filmów z tej mojej kochanej epoki jest oczywiście to, że wszyscy w nich są biali i to jest takie pierwsze zaskoczenie, które przeżyłbym wtedy ówczesny ja, gdybym się nagle znalazł w tym Nowym Jorku swoich marzeń, że jak to nie wszyscy to są biali po prostu. Ale na to rzeczywiście można było odnieść takie fałszywe wrażenie. Co więcej właśnie też, no że znowu wrócę do tego Johna Wayne'a, tam się pojawia takie też bardzo ciekawe dla mnie oszustwo, które łatwo jest zdemaskować, ale wtedy je no, brałem za dobrą monetę, że ta postać, której on sam siebie obsadzał w tych filmach, właśnie jest w ogóle obcy, jest jakikolwiek rasizm. Tam jest często pojawia się taki jakiś, dzisiaj mówimy tokenowy, bo właśnie się to pojawiło w krytyce popkulturowej, tokenowa mniejszość tak zwana, czy pojawia się ten jakiś Indianin, pojawia się jakiś Afroamerykanin. Sklepikarz z Chin. Tak, i ten John Wayne go traktuje z taką kurtuazją, uprzejmie, że właśnie podkreśli, że wszelki rasizm jest mu obcy, ale po pierwsze fundamentalne oszustwo jest takie, że on się pojawia zazwyczaj jako sztuki jeden, a w Nowym Jorku jest ich troszeczkę więcej i wtedy też ich było. A po drugie, że na przykład oni nigdy nie mieszkają w tym idealistycznym białym miasteczku razem z Johnem Wayne'em. No i oczywiście takich, no bo jakby rasizm nie polega w zasadzie na tym, że otwarcie mówisz, zamknijmy gdzieś w ogóle. Tylko się mówi, że no niech po prostu nie mieszkają z nami, niech mieszkają gdzieś tam u siebie. I to jest gdzie to u siebie? A to już nie jest mój problem, wtedy powie taki rasista. No i oczywiście to było to podstawowe oszustwo.
Natomiast no następny taki etap jest taki, że znowu to jest pojęcie, które wręcz właśnie też się pojawiło jako takie określenie popkulturowe. Konformizm eisenhowerowski, konformizm epoki Eisenhowera, znaczy wszyscy wyglądają identycznie, co też mi się trochę podobało jako dziecku i ja czuję leciuteńką nostalgię za tym nawet jako dorosły człowiek, w sensie po prostu każdy był pod krawatem, to znaczy w zasadzie i wszyscy w identycznych po prostu strojach. Ja to sobie przepraszam, nawet wynotowałem właśnie z tej pana książki Ameryka nie istnieje, taki cytat. Każdy musi mieć swoje miejsce, szanować je i trzymać się go i wtedy wszystko będzie dobrze. To jest właśnie przekaz Johna Wayne'a. Tak, i też było wtedy się pojawia takie pojęcie właśnie companyman, człowiek zaprzedany jakiejś korporacji związanej z nim. No i właśnie dopóki ktoś mógł siebie tak jakoś określić, że pracuje w tej firmie, pracuje dla tego człowieka i tak dalej, to właśnie to było dobrze. Natomiast no, w ówczesnej Ameryce wydawałoby się właśnie tym ideale wolności właśnie istniały jeszcze stare wersje, znaczy one też w niektórych stanach nadal istnieją, ale to jest ciągle przeformułowane, ale przestępstwem było tak zwane włóczęgostwo, wagrancji, czyli coś, co mi się z kolei zawsze właśnie wydawało, że na tym właśnie ma polegać taka prawdziwa wolność w Ameryce. To coś, co... No tak, w połowie filmów występuje samotny autostopowicz. Tak, i zawsze on pojawia się też szeryf, który go nagle gdzieś tam zgarnia. Bo to już jest Rambo, natomiast albo właśnie swobodny jeździec, to znaczy to się właśnie zaczyna kryzys tamtej Ameryki właśnie taki uświadamiający, że ta wolność jednak jest zdumiewająco ograniczona. Znaczy jest to wolność taka właśnie na zasadzie tego Forda, że możesz mieć dowolnym kolorze, tylko czarnym. Znaczy możesz mieć dowolny styl życia, bylebyś miał na sobie szary garnitur, krawat i pracę w korporacji. Tak, i mieszkał na przedmieściach. Bo właśnie w tych czasach powstały właściwie lata 50. powstały te wielkie przedmieścia. Miliony ludzi uzyskały możliwość awansu społecznego, ale nie było wśród nich czarnoskórych. To jest bardziej skomplikowane, bo oczywiście też byli, to znaczy, tylko właśnie to były od razu gorsze osiedla, bardziej zapuszczone i tak dalej, ale jak mówimy o jakimś takim archetypicznym getcie w Los Angeles, właśnie jakiś tam South Central, Watts, to są jednak też takie same właśnie bungalowy. Na pierwszy rzut oka właśnie domki jednorodzinne. To jest jedna z powodów różnic między rapem East Coast i West Coast, że ci raperzy właśnie ze wschodu rzeczywiście w Bronxie mieszkali w blokach, ale ci wschodni, przepraszam, ci zachodni właśnie, ci w Los Angeles jednak byli bliżej tego właśnie amerykańskiego ideału, że właśnie ten Cadillac zaparkowany przed jednak wolno stojącym domem. Znaczy oni nie mieszkali w tych blokach. Natomiast oczywiście najważniejsze było to coś, że się nie mieszali. I jest taki paradoks z tym rasizmem, że czytam kiedyś taką porównywalną książkę o gettoizacji Nowego Jorku i Los Angeles. To właśnie tam były między innymi te i kultury hip-hopowe, i tych gangów, i w ogóle całościowo to było ciekawie potraktowane. No i największy problem Nowego Jorku jest taki, że tam to jest jakby mniej widoczne. To znaczy tam ta iluzja, że rzeczywiście jak się wsiądzie do metra, to widzimy różne kolory skór, więc mamy takie pozory tego, że oni się mieszają. Natomiast w Los Angeles, ponieważ tam nawet w ogóle istniała ta dzielnica zwana, zapomniałem jak ona się nazywa, ale zwana właśnie takim czarnym Beverly Hills, no to właśnie wydawało się, że oni już w ogóle żyją zupełnie jak w raju. Natomiast oczywiście tam jest najgorzej. To znaczy przez to, że to jest bardziej oszukane. Więc od samego początku jednak to w tej mojej najkochańszej Ameryce jeszcze ciągle właśnie panuje taki fatalny przesąd właśnie, że da się tak żyć, ujęty w tej doktrynie separate by equal, czyli że jesteśmy równi, tylko po prostu jedni mieszkają po tej stronie torów, a drudzy po tamtej stronie torów, ale w zasadzie nadal jest ta równość, która jest oczywiście potwornie nieprawdziwa i też właśnie w muzykalach, kiedy już pojawiła się ta grupa tak zwana Rat Pack, czyli ci najwspanialsi właśnie aktorzy i muzycy równocześnie jazzowi, no to właśnie jeden z nich był ten Louis Armstrong, do nich dołączał, często właśnie sami Davis Jr. do nich dołączał, no i kiedy oni koncertowali, nawet właśnie w tym Las Vegas, który był ich jakby taką główną bazą, gdzie rezydowali najczęściej, no to jednak właśnie po osobnych stronach właśnie musieli, znaczy nie mogli mieszkać w jednym hotelu wszyscy razem, czy pływać w tym samym basenie. No i to są drobiazgi, których w tych filmach albo się w ogóle nie pokazuje, albo możemy tak zauważyć w filmie High Society, na przykład jest też taki muzykal z tej mojej ulubionej epoki, z niego pochodzi piosenka Who Wants to Be a Millionaire, która potem była oryginalnym tytułem serialu, w teleturnieju, który u nas jest jako milionerze. I bo to jest tam tak właśnie jakiś
przyjęcie weselne, na którym właśnie wszyscy goście mieszkają w jednej posiadłości bardzo bogatego pana młodego, Binga Crosby, ale ten Louis Armstrong, ten przyjaciel pana młodego, z jakiegoś powodu nie mieszka w tej posiadłości, tylko przyjeżdża takim autokarem. Jest w ogóle taka piosenka, którą grają w tym autokarze, a potem wsiadają do tego autokaru i odjeżdżają. I to jest tak pokazane w tym filmie bez żadnego właściwie wytłumaczenia. Dlaczego, skoro to jest najserdeczniejszy przyjaciel pana młodego, to dlaczego należy do tej dziwnej grupy gości, która nie mieszka na terenie tej posiadłości. W ogóle w filmie to nie jest wyjaśnione, ówczesny Amerykanie to miał zrozumieć bez słowa. A jeszcze chciałem tutaj dodać a propos tych przedmieści, tak, że i tego, że co pan mówił, że no wszyscy muszą być tacy sami i to w tej popkulturze tak się przywijało, ale to miało no potężne podłoże w świecie realnym, bo właśnie wszystkie te w tych przedmieściach, gdzie masowo Amerykanie zaczęli się przenosić, wszystkie domy były takie same, wszyscy spędzali czas tak samo, żony urządzały takie same przyjęcia przy barbecue. Z tego, co rozumiem, na bazie tego stworzono ten taki ideał Ameryki, że wszyscy robią właśnie to samo. Tak. No i jak już mówiłem, cały czas czuwam za nim nostalgię. Jest w tym dla mnie coś bardzo sympatycznego. Chociaż zdaję sobie sprawę z wszystkich złych rzeczy, które za tym siedzą. Bardzo lubię też popkulturę, która to dekonstruuje. Żony ze Stepfordu. No te wszystkie, jakie tutaj się okazuje w ogóle, że to jest jakiś sekretny spisek i że kogoś tam mordują i w ogóle, że w ogóle są kosmici wszyscy mieszkają. Albo że w ogóle wszystkich już tak jak no, inwazja pożeraczy ciał, ten pies. No to też właśnie polega na tym, że kosmici podmieniają na zdalnie sterowane jakieś postacie z kosmosu, oczywiście, które okazują pasować jeszcze bardziej. Natomiast jakoś wchodzę tutaj w rolę tego adwokata diabła, to znaczy jest w tym całym modelu właśnie hipokryzja, która jest hołdem składanym przez niecnotę cnocie, tak. Bo była to jednak próba budowy społeczeństwa, chyba zupełnie zarzucona, to znaczy jakby bardzo szybko już, znaczy właśnie nikt, nie ma właściwie w Ameryce nikogo, kto by chciał to jakoś odtwarzać, poza właśnie nostalgicznymi ludźmi, którzy właśnie chodzą w stroju Elvisa na konwencję miłośników rockabilly. Natomiast była to jednak właśnie próba stworzenia utopii egalitarnej, to znaczy tak właśnie tego świata, w którym pozornie wszyscy są równi. Fatalnym oczywiście aspektem było to, że jak równi, to mają się jednakowo ubierać, co już właśnie jest trochę właśnie zaczyna mnóstwo ludzi odczuwać dyskomfort, a potem jeżeli właśnie się okazuje, że mamy mieć jednakowe style życia, orientację seksualną, oczywiście mamy mieć jedynie słuszny kolor skóry i tak dalej, to nagle przybywa nam mnóstwo ludzi, którzy w tym już nie to, że dyskomfort im to sprawia, tylko w ogóle ich tu ma nie być, bo nie pasują do obrazka i za samo bycie sobą są właściwie przestępcami albo wyrzuconymi poza namiot. Z całym tym zastrzeżeniem właśnie jednak z wszystkich jakichś utopii budowy równościowego, ale właśnie to było przy takie łączące tą wolność z równością. No i oczywiście na tle innych takich prób, które niestety jakoś często się kończą tym, że wszyscy muszą chodzić w mundurkach, to te inne pomysły, że wszyscy mają chodzić w kufajkach, czy waciakach, czy mundurkach przewodniczącego mało, to i tak znowu wolę te garnitury i te fryzury typu bob, które musiały mieć te wszystkie kobiety. Ale to dobrze, to ja mam tutaj pytanie, bo tak pan to porównuje dosyć lekko, ale jednak w Ameryce nikt tym ludziom tego nie narzucał. W sensie formalnym nie było przymusu, żeby w ten sposób funkcjonować. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, włóczęga był gdzieś przez szeryfa zgarniany na ileś tam godzin do aresztu, albo odstawiane w ogóle poza granicę miasta, ale nie było takiego przymusu jak w innych dyktaturach równościowych. Właśnie, dlatego się trochę wstydzę tej swojej książki Ameryce, bo jednak właśnie, znaczy pisałem kilkanaście lat temu, czyli jeszcze sam, nawet prawdę mówiąc nie zdawałem sobie sprawy, jak okropny był ten system, czyli ja oczywiście tak jak wielu ludzi tu bym się usprawiedliwił, no tylko ci inni ludzie może się nie kompromitują pisząc książki. Ja na przykład w ogóle nie byłem świadomy istnienia tego zjawiska tych hrabstw o zachodzie słońca, znaczy Sunset County, gdzie właśnie tak, wszystkim Afroamerykanom nie wolno przebywać po zachodzie słońca. To jest bardzo ładnie pokazane. Zielona książeczka w filmie. Tak, właśnie. O zielonej książce akurat na szczęście w ogóle jednak wiedziałem, bo to jest bardzo silnie wpisane w historię Route 66, że to właśnie jakby różni ludzie widzieli różny przebieg w zasadzie tej samej drogi, w zależności właśnie od koloru skóry. Więc jednak te elementy, znaczy elementy przemocowe tutaj wskakiwały dużo szybciej, niż mi się to wtedy wydawało te kilkanaście lat, tylko właśnie w zależności od tego, jak bardzo nie pasujesz do tego schematu. No i właśnie na samym początku można do niego nie pasować kolorem skóry i to już jest wtedy beznadziejny przypadek, no bo nie wybieli się tego w taki prosty sposób, chociaż różni ludzie na różne sposoby próbowali, ale są pewnych rzeczy się jednak nie da zmienić i wielu ludzi jakby widziało to wszystko inaczej. Nam jest właśnie łatwo, bo dla nas
właśnie my żebyśmy się dostosowali do tego świata, to musielibyśmy się po prostu dusić pod krawatem właściwie. Mm-hmm. To jeszcze da się przeżyć, ale to nie było takie proste dla innych. Mm-hmm. No dobrze, ale są też niewątpliwe chyba sukcesy tej próby utworzenia egalitarno-wolnościowego społeczeństwa, jak pan to ujął przed chwilą. Mam tutaj taki wykres nierówności. Ach. Przychodowych w Stanach Zjednoczonych w XX wieku. No i właśnie w latach 40., 50., 60., 70. mamy taki dołek. Był to okres właśnie największej równości w Stanach i tak jak powiedziałem, na początku miliony ludzi zaliczyło taki awans społeczny do klasy średniej. Tak, tak, bo w ogóle, znaczy to też jest zabawna sprawa, że Ameryka lubi o sobie opowiadać mit, że powstała przez ekspansję na zachód, czyli że to najpierw były te kolonie na wybrzeżach Atlantyku, i potem stopniowo się przesuwali aż do Pacyfiku, aż właśnie, jak zdobywano Dziki Zachód, how the West was won, to właśnie ma być taka główna historia. Natomiast tak naprawdę oczywiście tak jak w powojennej Polsce i wielu innych krajach, to była przede wszystkim gigantyczna migracja z małych miejscowości do dużych miejscowości, gdzie ta praca też oczywiście była ciężka, ale przeważnie jak się czyta właśnie jakąś taką pamiętnikarską literaturę, to jednak większość ludzi to zaliczała jako wielki awans społeczny, że pracowali na farmie, a teraz pracują w fabryce, bo na przykład choćby dlatego, że te karty zegarowe też są okropne, też upodmiotowiają człowieka, ale przynajmniej od pewnej godziny jest już fajrant. To nie jest takie proste nigdy w społecznościach wiejskich, więc ten egalitarizm trochę jednak działał. No i mnie ciągle fascynuje właśnie taki straszny element, także przepraszam, że wykorzystam waszą okazję właśnie do głoszenia właśnie, jak to nazywam, Ewangelia Eisenhowera, że właśnie ta górna stawka podatku dochodowego przekraczała 90%. W dzisiejszych czasach jest w ogóle nie do pomyślenia. Dla nas to jest w ogóle szokujące, że w ogóle, nie wiem, 50% miała sięgnąć. Natomiast u nich to było w szczytowym momencie jakieś 93%. 94% gdzieś taką liczbę. Dzięki, właśnie nie znam tego na pamięć. Plus właśnie istniały takie jeszcze inne bardzo ciekawe instytucje, że kiedy wybuchła wojna w Korei, to nałożono specjalny podatek od dochodów wojennych, żeby wszystkie te korporacje, które zarobiły dzięki wojnie w Korei, jak Boeing, musiały w ogóle prawie wszystko to zwrócić podatnikowi. To właśnie taki specjalny, on był jakoś tak bardzo okrutny sposób liczony, że wyliczono, nie pamiętam, podstawą do wyliczeń było to, jak ile te firmy zarabiały chyba za rok 49. I w ogóle wszystko, co było jakąkolwiek nadwyżką, nawet jeżeli ją wypracowano w inny sposób niezwiązany z wojną, wszystko, co było więcej w latach 50-51, było w ogóle karnie opodatkowane, żeby to zwrócić. Co z jednej strony troszkę brzmi strasznie i typowy właśnie odruch współczesnego człowieka, kto słyszy, to jest taki, że w ogóle to musiało zahamować jakikolwiek rozwój. Ten Boeing powinien był zbankrutować. General Motors powinien być zbankrutować. Marka Jeep Willys nie powinna się nigdy z tego wygrzebać. Tymczasem oczywiście jest to gigantyczny skok właśnie w tych firmach, ponieważ każda z tych firm właśnie musiała stanąć przed takim bolesnym momentem, też bardzo zmitologizowany w popkulturze, że prezes z bolałym głosem coś mówi właśnie zgromadzonemu zarządowi, czy tam radzie nadzorczej, właśnie, że panowie straszne, wyłącznie panowie tam wtedy siedzieli, straszne wiadomości. Albo te pieniądze w coś teraz zainwestujemy natychmiast, żeby ochronić przed tym podatkiem, albo wszystko nam bierze wuj sam. No i to jest okres gigantycznego skoku innowacyjnego, którego to mnie właśnie szczególnie w tym fascynuje. Do dzisiaj w ogóle latające samoloty pasażerskie są potomkami, prawnukami Boeinga 707, który w ogóle zrodził się z takiego właśnie zebrania, że na czym mamy wydać te pieniądze? Spróbujmy zrobić samolot pasażerski. Co oczywiście było na tej radzie, że jakieś szaleństwo, my nie mamy w tym kompletnie żadnego doświadczenia. To jest właśnie zaleta, to będzie zupełnie nowy rodzaj samolotu pasażerskiego, zupełnie nowy rodzaj. Być może do tej pory nawet nie widzieli w tym żadnego interesu. Tak, oczywiście, bo ten, jakby te karne podatki, bo oczywiście w praktyce nikt nie płacił tych 90 paru procent, po prostu każdy człowiek, jak już dowiadywał się, że ma tyle zapłacić, no to uciekał w taką czy inną ścieżkę, a oczywiście inwestycje były najprostszym sposobem, żeby uciec, więc jest to też okres właśnie, w którym tam powiedzmy ci, no nie wiem, to też jest bardzo zmitologizowane momenty, ale właśnie opuszcza grupa inżynierów tą pierwszą firmę Shockley Semiconductor i zakłada pierwszą firmę w Krzemowej Dolinie właśnie. No po prostu na tej zasadzie, że mamy nadwyżki pieniędzy, jak natychmiast nie złożymy za to nowej firmy. Niech ta firma już nawet zbankrutuje, ale będziemy mieć z tego więcej. Przynajmniej nie zapłacimy podatku. Tak, będzie więcej zabawy z tego, że założyłeś właśnie firmę wdrażającą nowe technologie, miałeś z tego chociaż fan. No dobra, to pociągnijmy to trochę, bo to jest bardzo ciekawe. 94% podatku brzmi jak coś straszliwie niesprawiedliwego. To Szwajcarzy nawet by się chyba tutaj skrzywili. Mamy już jeden plus, że to stymuluje inwestycje. Czy jakieś jeszcze są plusy? No ja mówię to w nieskończoność, bo jednak też faktem jest, że... Przepraszam, czy są jakieś plusy, które pojawiły się w Stanach i mamy dowody, że one rzeczywiście były plusami? No i wydaje mi się, że w jakimś sensie trwają do dzisiaj. To znaczy Ameryka
narzuciła ten swój egalitaryzm całemu światu, bo oczywiście jak już nie byłem jedynym dzieckiem, które oglądało te amerykańskie filmy z tą padniętą koparą. I to jest cytat chyba z Trumana Capote, że on na to właśnie narzekał, że Ameryka za bardzo za dużego zrównania. I już nie pamiętam, ale on miał taki cały parę zdań, z których właśnie mniej więcej to wynikało, że Marilyn Monroe pije taką samą Coca-Colę jak ty, James Dean nosi takie same jeansy jak ty, prowadzi właściwie taki sam samochód jak ty, że już w ogóle w Ameryce za nawet nie da się... Może w Ameryce właśnie nie da się, nie sposób być prawdziwą gwiazdą taką, jakie były kiedyś. I na przykład ten importowany egalitaryzm właśnie taki, no znowu pozorny, że wszyscy chodzą w jednakowych jeansach i wszyscy piją taką samą Coca-Colę, jednak bardzo z kolei pozytywnie zmienił Europę. Przede wszystkim Wielką Brytanię, ale też jakimś właśnie rykoszetem to walnęło też w nasze społeczeństwo, które, bo z kolei też te nasze jakieś, nie wiem, szoki kulturowe, które nasi boomerzy, czyli pokolenie moich rodziców przeżywał ze spokojem swoich dziadków. Gdzieś tam mamy jakieś tego echa w serialach takich jak Wojna Domowa na przykład. No więc tam mamy tych, nie boomerów, tylko przedstawicieli tego jeszcze wcześniejszego, tego wielkiego pokolenia, które walczyło w II wojnie światowej, że oni są szalenie konserwatywni w taki już sposób, no taki już, że dla nas wszystkich byłoby to jakoś za bardzo. Znaczy za bardzo są w tych garniturach, za bardzo są w tych krawatach, za bardzo są patriarchalni, a ta młodzież też po latach możemy różne błędy im wytknąć, tym boomerom, ale jednak oni bardziej serio chcieli te na przykład jakieś wolnościowe hasło zapisane w różnych konstytucjach po obu stronach żelaznej kurtyny jednak wprowadzić w życie. No więc moim zdaniem gdzieś tam to wszystko są jakieś kostki domina uruchamiane na samym początku właśnie przez tego Jamesa Deana w takich samych jeansach jak wszyscy. Wspomniał pan o tym Boeingu. W ogóle w tamtym okresie Ameryka te pieniądze z podatków w dużych ilościach pompowała w NASA, w rozwój różnych technologii. Internet wtedy powstał poniekąd dzięki państwowym pieniądzom. I chyba gdzieś u pana przeczytałem, być może to nie u pana, ale być może tak, że właściwie większość ważnych technologii powstała wtedy w Stanach Zjednoczonych, a do dzisiaj je tylko rozwijamy. No to jest taka, bo oczywiście to jest trochę prowokacyjna teza, zaznaczę, ale lubię tego typu prowokacje. To jest taka hipoteza nisko wiszących owoców, low hanging fruit, zgodnie z którą w tym postępie technologicznym zerwaliśmy to nisko, no właśnie, już po prostu nic nowego nie wymyślimy. No natomiast w urządzeniu, które nagrywa naszą rozmowę, na pewno nową rzeczą, która kompletnie im się wtedy nie śniła, jest bateria litowa, dzięki której może być takie coś jak właśnie w ogóle komputer, który nie musi być podłączony do zasilania i jeszcze w dodatku nie wymaga jakiegoś intensywnego chłodzenia. To rzeczywiście te rzeczy by zachwyciły właśnie jakiegoś inżyniera z lat 50. i tu by dopytywał, którędy jest ukryta dziurka, którą tu prąd doprowadzamy. Na przykład to byłoby główne pytanie. Ale wytłumaczenie, co to jest mikroprocesor, byłoby bardzo proste, bo już w latach 50. znają. Znaczy, zakładam, że to jest oczywiście inżynier. No, poza tym wiedzą, co są komputery, poza tym, kurczę, ten strasznie nowoczesny, błyskający laptop, gdzieś tam w środku ma ukryty copyright właśnie Uniwersytetu Kalifornia z tej dystrybucji Unixa BSD, czyli z 73 roku, ale gdzieś tam jeszcze w ogóle siedzi, znaczy gdzieś tam siedzi, wiele programów jest napisanych w języku C, który jest też z 69, czyli generalnie właśnie mnóstwo tu rzeczy ma tyle lat co ja. Akurat jestem w wieku kilku takich przełomów tych technologicznych, lotu na Księżyc, mikroprocesor jest jeszcze o rok ode mnie młodszy chyba. W każdym razie wtedy powymyślano właśnie mnóstwo takich niesamowitych rzeczy, które zmieniło. Właściwie jak się czyta po prostu takie kalendarium odkryć i wynalazków, zwłaszcza z lat 60., to po prostu co rok jest coś takiego, co w ogóle otwiera jakąś nową epokę. Pigułka antykoncepcyjna, pierwsza operacja, pierwszy przeszczep serca chyba wtedy właśnie jest pierwszy mikroprocesor, pierwsza sieć komputerowa. No i natomiast co my tak naprawdę wymyśliliśmy przez te następne 30 lat? Zmniejszyliśmy te różne rzeczy. Ale no, całe to prawo Moore'a, zgodnie z którym to tam będzie co półtora roku się podwajać. Moc obliczeniowa się Tak, ale on został sformułowany chyba w 68, więc do niedawna działało. Tak, więc Gordon Moore wyjmie słupak logarytmiczny, już nie wyjmie, chyba nie żyje, ale po prostu wyliczy, jakiej wielkości powinien być komputer w 2024 roku. I najśmieszniejsze jest to, że nie bardzo się pomyli przy tym wszystkim. Tak.
bo jednak do tego prawa się trzymało, więc ja trochę lubię, znaczy ona jest, mm-hmm. ona jest na pewno troszeczkę przesadzona, jest troszeczkę, ale na przykład generalnie właśnie jakby loty kosmiczne trochę teraz wyglądają tak, że próbujemy zrobić jakby reverse engineering, odgarnąć pewną zaginioną cywilizację, mm-hmm. znaczy jak znowu zrobić rakietę, która jest w stanie wynieść coś na orbitę, znaczy poza orbitę ziemską, znaczy dostarczyć na Księżyc i idzie nam to tak sobie, to znaczy wydaje mi się, że postęp, jeśli chodzi o tą rakietę Saturn V, był jednak szybszy niż Elon Musk na razie ma z tym swoim. No Elon Musk nie miał do dyspozycji takich wspaniałych inżynierów pozyskanych w operacji Paperclip, więc... Tak, plus oczywiście nie miał, właśnie, nie miał jednak, znaczy jest dotowany przez podatnika, ale właśnie no nie płacącego 94%, więc owszem, teraz jest trudniej, ale no ja rzeczywiście odczuwam jakąś taką też ogromną fascynację. Myśli pan, że gdyby Musk był zagrożony opłatą płacenia tak wysokich podatków, to zainwestowałby więcej Przede wszystkim by jego nie było, to znaczy jakby w ogóle te wszystkie późniejsze przemiany, które się dokonały, kiedy zawalił się tamten system, też jakby wyprodukowały inny rodzaj prezesa, inny rodzaj CEO, to znaczy ci właśnie wielcy prezesi technologiczni z czasów Eisenhowera, właśnie, znaczy nie, w ogóle byli bardzo dalecy od takiego właśnie ekscentrycznego miliardera, który, no jak ten, nie wiem, jak ten z kolei, no nie kupują sobie, znaczy nie byli tacy ekscentryczni, to chciałem tylko powiedzieć. No właśnie też na pierwszy rzut oka mieli identyczne dżinsy, identyczny garnitur, jak ich koledzy. To było bardzo w złym smaku, żeby taki człowiek miał sobie kupić jakiś wielki jacht albo wielką posiadłość. Bardzo często właśnie specjalnie podkreślali właśnie, żeby na nich mówić Charlie albo Jimmy, że tak jak w tym filmie z Johnem Wayne'em po prostu. Tak. Ja nie jestem szefem niczym, ja jestem pracownikiem milionów Amerykanów, którzy chcą kupić nowy samochód. No o tym pan też mówi w książce właśnie Ameryka nie istnieje o Dolinie Krzemowej, że tam ten egalitaryzm sprawił, że te innowacje łatwiej się przebijały. I to jest bardzo charakterystyczne, że rząd się już w ogóle skończył. Znaczy złapałem tam jakiś moment, w którym jeszcze była ostatnia chwila takiego etosu, którego już generalnie nie ma. Znaczy to generalnie się skończyło właśnie, mamy teraz czasy właśnie, jakiś taki Jeff Bezos, bardziej przypomina, żeby jego opisywać, to bardziej musimy się cofać do czasów jakiegoś Wielkiego Gatsby'ego, jakiejś takiej opowieści w ogóle o kapitalizmie sprzed 100 lat, w których mamy takiego właśnie oligarchę, który w ogóle podkreśla to, że żyje zupełnie innym życiem niż malutcy, ale no i też oczywiście w związku z tym tu się jednak będę upierał od pewnego czasu, tam już zasadniczo nic nowego bardzo nie wymyślają. Przemowa Dolina nie pokazała nam właśnie jakiejś naprawdę nowej technologii. Mark Zuckerberg wyskoczył z tym samym idiotycznym pomysłem z Metaversum, który właśnie był gigantyczną porażką i ja tu też właśnie jako człowiek, który no nie wiem, entuzjazmował się kiedyś tym rozwojem technologii, a teraz robię się zgryźliwym dziadkiem, więc oczywiście można założyć, że po prostu ja jestem teraz stary, ale mam uczucie, że właśnie jeszcze kiedy powiedzmy te 30-40 lat temu, kiedy pokazywali nam nowy model laptopa, czy nowy model właśnie tego jakiegoś odtwarzacza, jakiegoś iPoda, kamerę cyfrową, no to entuzjasta technologii to pokazywał innym entuzjastom technologii. To znaczy, że Steve Jobs robił taki laptop, jakich sam chciałby używać, a przecież cały ten pomysł z tym metaversum jest właśnie tak od Marka Zuckerberga. No, jak wiadomo, jednym z powodów, o których się to wywróciło, było to coś, że do dzisiaj nie rozwiązano problemu chodzenia, to znaczy co robić z nogami w tej rzeczywistości wirtualnej. Żeby się nie zabić. No. Więc te wszystkie jakieś filmiki, reklam, którymi Mark Zuckerberg pokazywał tą swoją wizję, że tam na koncert pójdziemy i będziemy tańczyć wirtualnie, bo że się spotkamy na jakimś wirtualnym takim zebraniu, to ciągle właśnie tam widać na tych filmikach ludzi, którzy chodzą na dwóch nogach w tej rzeczywistości wirtualnej, ale tak nie to, co ma robić ten człowiek siedzący przed komputerem. Mhm. Też chodzić i wpaść na ścianę, czy ruszać jakimś joystickiem, co będzie zupełnie już idiotyczne. No więc moim zdaniem takie pomysły rodzą się w głowach ludzi, którzy nie robią dla siebie tych technologii, tylko dla tych malutkich, dla tego plebsu. Którego już nie rozumieją w ogóle. I to się nie no po prostu, to się po prostu nie udaje, bo jednak ktoś musi to kupować. A jak się pan zapatruje na AI i rewolucję sztucznej, w cudzysłowie, tak, inteligencji? Tak, to jest, rzeczywiście to jest, no tu muszę chylić wysokie, znaczy nisko chylić wysokie czoło, nieodwrotnie, tak, że rzeczywiście na przykład wytłumaczenie tego inżynierowi z lat 50. byłoby skomplikowane, bo wtedy był taki falstart, to znaczy przez chwilę wydawało się, że sztuczna inteligencja jest na wyciągnięcie ręki, ale wtedy się wszyscy rozbili, ponieważ podejście wtedy było dramatycznie odmienne, czyli wtedy mówiono tak zwanych systemów ekspertowych, czyli że uczymy tą sztuczną inteligencję jakichś reguł, zaprogramujemy jej słownik i reguły jakiegoś języka i kiedyś dostaniemy w ten sposób idealnego tłumacza. Jak wiadomo, obecne podejście jest odmienne, czyli robimy
układ, który tak sam z siebie jest w ogóle głupi, ale obserwując nas milion miliard razy, bo właśnie za sprawą prawomora to jest coraz tańsze i coraz prostsze, no on w końcu zrobi się mądry, w końcu zrozumie, kim my jesteśmy, a właśnie nie zrozumie, ale będzie to umiał dobrze symulować. Więc muszę przyznać, że to jest ciekawa nowa technologia. No właśnie, ale odnośnie sztucznej inteligencji też czytałem takie porównania z tym, co się zmieniło w ostatnim czasie. I tak naprawdę największą zmianą jest to, że ona jest dostępna dla szeregu człowieka i to jest tak naprawdę ta rewolucja, która te niecałe 2 lata temu się wydarzyła, czyli uwolnienie tego i możliwość pisania promptów przez nas samych bez jakiejś specjalistycznej wiedzy. Tak, natomiast ja się tutaj bardzo będę gryzł w język przed jakąkolwiek futurologią. Znaczy, to jest technologia, którą wierzę, że ona bardzo zmieni świat, bo ma jakiś potencjał, ale na razie jesteśmy w takim momencie, jak powiedzmy te, kiedy, nie wiem, 50 lat temu pokazywano po raz pierwszy publicznie kasetę magnetofonową, to pokazując taką kasetę, a dopiero po 5-10 latach uświadomisz sobie, co z tym zaczęli robić młodzi ludzie, jak to zmieni popkulturę, pojawi się cała ta kultura właśnie mixtape'u, remiksu i tak dalej. Moim zdaniem właśnie na razie widzimy to, ale jeszcze właśnie nie ma tych pierwszych zjawisk, które nam to przyniesie. A mówiąc jeszcze ściślej, pewnie one gdzieś są, tylko nie tam, gdzie my siedzimy, bo w tej ówczesnej Ameryce kolejna taka rzecz, która mnie fascynuje, to jest to, że prawdziwe, najciekawsze rzeczy działy się tam, gdzie nikt nie zaglądał, nikt nie patrzył, gdzie jakaś grupa inżynierów w białych fartuchach uruchomiła to pierwsze łącze internetowe i człowiekowi by się wydawało, że uruchomienie internetu to byłoby coś, co trafi na pierwsze strony gazet, ale w ogóle o tym nie zrobił. W ogóle to nie pisał gazet. To interesowało niewielką grupę studentów na 2 uniwersytetach właściwie, no więc pewnie gdzieś ktoś z tą sztuczną inteligencją już robi coś bardzo ciekawego, no ale jakby z definicji, no to znaczy, jeżeli to jest aż tak ciekawe, jak tamte najważniejsze wydarzenia, to znaczy, my to musimy przegapić, no bo prawdziwe epokowe wydarzenia na początku są przegapiane. Więc podejrzewam. Serdecznie pozdrawiam tą osobę, jeżeli nas słucha. Ale właśnie nie wiemy, gdzie jesteś, droga osoba. Ale to właśnie dlatego jesteś taki wybitny. Sam jeszcze może nie wiedzieć o tym, że będzie tak. Przełomową postacią. Ja bym chciał jeszcze tutaj zagaić o taki temat, bo jak sprawdzałem, co otrzymaliśmy dzięki temu większemu zaangażowaniu państwa w różne dziedziny, które wydawałoby się, że nie są związane z dotacjami państwowymi, okazało się, że muzyka popularna. Tak, bo właśnie to jest strasznie ciekawy przykład tych nieintencjonalnych konsekwencji, tak jak mówiliśmy o sztucznej inteligencji, że zmieni świata, jeszcze nie wiemy jak. No więc tak samo świat został zrewolucjonizowany po pierwsze w Ameryce przez te wszystkie właśnie pakiety wspomagające weteranów, ale w praktyce on od razu, to czasami się mówi o jednej ustawie GI Bill, ale to był jakiś taki cały pakiet, który między innymi dawał roczny zasiłek dla bezrobotnych, który natychmiast te wszystkie jakieś kerułaki wykorzystały, żeby ruszyć przez siebie, tworząc pewne podstawy mitologiczne, plus właśnie rock and roll jako muzyka, która gdzieś tam się na początku rodziła, oczywiście oddolnie, jako muzyka afroamerykanów, zaczęła być kradziona. Znaczy właśnie ten Chuck Berry jest jednym z pierwszych muzyków, który to w praktyce zaczyna przekładać, że te nastoletnie, znaczy białe nastolatki, nastoletnie dzieci, które korzystają właśnie z tych dofinansowania dla młodzieży, które na początku właśnie miały być zupełnie inne intencje, zupełnie inne grupy młodzieży miały dofinansować. Ale jak mamy jakieś takie generalne programy, że pomagamy weteranom studiować, to natychmiast pojawią się specjalne kierunki, żeby tam studiować, w związku z tym natychmiast one muszą łapać następnych klientów, więc generalnie właśnie nagle pojawia się zupełnie nowa grupa ludzi, którzy mają dużo wolnego czasu i jakieś tam stypendium, więc oczywiście oni kupują te płyty w związku z tym i rodzi się właśnie pierwszy uboczny skutek właśnie takiej rewolucji popkulturowej w Stanach, który gdzieś tam na samym początku miał publiczne pieniądze, który miał iść na zupełnie co innego, ale jeszcze oczywiście ciekawiej to się zderza z sytuacją po drugiej stronie Atlantyku, gdzie z kolei Partia Pracy uruchamia wielki program. Wielkiej Brytanii. Tak, wielki program reform, który tak jak dzisiejsze pomysły Marka Zuckerberga są dla plebsu, którego on nie rozumie, no to też ludzie z jakimiś lordowskimi tytułami, więcej niż lordowskimi, już nie pamiętam, kim był Clement Attlee, ale generalnie właśnie ci ludzie tak pochyleni nad losem tego brytyjskiego proletariusza są kilka klas społecznych nad nim, ale właśnie, że wiedzą, że trzeba rozruszać tą strukturę społeczną, więc mają taki pomysł, żeby jakieś takie stypendia, żeby oni byli malarzami, żeby jakichś takich Van Gogów tych lokalnych sobie jakoś wyhodować. Oczywiście młodzi ludzie biorą te stypendia i że polą właśnie covery amerykańskich przebojów, bo od tego zaczynali. Właściwie prawie każdy z tych zespołów, które zrewolucjonizowały popkulturę w latach 60. No, nie tylko Beatlesi, ale także Animalsi, Stonesi, już tam nie wiem co jeszcze wymieniać, właśnie zaczynali od udawania, że są Amerykanami. Więc moim zdaniem że jakkolwiek ten egalitaryzm z tej mojej ulubionej epoce był oszukany,
to w ogóle przez to właśnie, że zobaczcie, może istnieć takie społeczeństwo, w którym prezes korporacji się nie wywyższa, w którym właśnie wszyscy jedzą takie same burgery, piją taką samą kolę, noszą takie same dżinsy, słuchają tej samej muzyki, mieszkają w takich samych małych domkach na przedmieściach. To była kompletna oczywiście nieprawda, ale w Europie i zachodniej, i wschodniej jakby daliśmy się nabrać. I zaczęliśmy podążać za próbą budowy tego ideału, którego oczywiście już wszyscy zarzucili, więc go już nie ma, ale jest mi go trochę szkoda. A właśnie, jak to się stało, że wszyscy go zarzucili? To jest jakieś fascynujące pytanie. Ta epoka się skończyła. To jest fascynujące pytanie dla kogoś dużo młodszego niż ja, bo ja takie książki bym się nie odważył pisać, a to jest... Więc przede wszystkim, znaczy w tradycji marksistowskiej albo heglistowskiej zazwyczaj właśnie na to udziela się takiej odpowiedzi, która pozornie coś wyjaśnia, ale tak naprawdę nic, czyli robię teraz nadętą minę właśnie takiego filozofa i mówię, że... Potwierdzam, jest mina. Tak, ten system rozsypał się pod wpływem własnych sprzeczności. Bardzo się lubi sprzeczności w tej filozofii, i ponieważ każdy system ma jakieś sprzeczności, jak go coś rozsypało, to pewnie to. Tylko oczywiście zawsze jest pytanie, jakie, dlaczego nikt tego nie przewidział i tak dalej. No ale faktem jest rzeczywiście, że ten system rozsypał się pod tymi sprzecznościami, czyli no spłonął w zamieszkach na tle rasowym. Znaczy jednak ci ludzie o tym innym kolorze skóry jednak bardzo zaczęli przypominać o tym, że tu jednak są i tu jednak istnieją. W związku z tym oczywiście mainstreamowe partie polityczne nie mogły ich już dłużej nie zauważyć, bo to jednak są miliony wyborców. Kobiety właśnie jednak też przypomniały o sobie, że one też tu są w tym świecie i nie chcą być żonami ze Stepfordu, więc to się po prostu musiało rozsypać, a na koniec oczywiście ci najbogatsi ludzie jednak zdjęli te maski, znaczy, że tak to ujmę, właśnie maski, maska Ilona Maska, nie to głupia, przepraszam, w każdym razie po prostu, właściwie w gruncie rzeczy to my zawsze byliśmy bogatymi, wyalienowanymi oligarchami, tylko już przestaniemy, nie musimy tego udawać. Uff, co za ulga, a poza tym proszę, możemy się bogacić dalej, jeszcze bardziej. Natychmiast obniżyć nam podatki, więc to się w końcu rozsypało, bo to jednak było 30 lat, no jednak troszeczkę maskarady, ale taki urok. Natomiast, no dla mnie uroczej, natomiast właśnie to jest bardzo charakterystyczne moje zdanie w takim filmie, którego twórcy bardzo starali się przewidzieć przyszłość Odyseja Kosmiczna 2001, który tam mnóstwo rzeczy oczywiście technologicznie nie trafiono, ale bardzo charakterystycznym elementem jest to, że tam prawie w ogóle nie ma kobiet poza takimi typowymi rolami, które jeszcze w roku 1968 uważano za naturalne dla kobiety, czy tam jest jakaś recepcjonistka w tym hotelu orbitalnym i na tej stacji kosmicznej tam są jakieś dwie kobiety, ale prawdopodobnie też raczej sekretarki niż... No, na pewno nikt nie jest szefem, ale w ogóle wszyscy bohaterowie są białymi mężczyznami i to nadal jest ostatni film, który dzieje się w całkowicie białej Ameryce, w którym w ogóle nikt nie jest pochodzenia latynoskiego, meksykańskiego, nikt nie jest pochodzenia chińskiego, co już naprawdę jest strasznie oszukane. No więc to jest też bardzo charakterystyczne, że ludzie, którzy bardzo próbowali przewidzieć przyszłość, byli tak bardzo zaślepieni na to, jak bardzo to nawet ówczesną teraźniejszość błędnie. To się musiało rozsypać. To było jednak zbudowane na fikcji. Uroczej, ale jednak fikcji właśnie polegającej na tym, że zamykamy oczy i nie widzimy w ogóle własnego sąsiada, czy innej osoby idącej ulicą. To jak już się pojawiła ta Odyseja, to pociągnę wątek popkulturowy. I jak właśnie w filmach wygląda to przejście z tej takiej kultury, gdzie doceniamy więzi społeczne? Więc przede wszystkim zaczyna się od serii takich kontestujących filmów, od antywesternów przypominających właśnie jak bardzo jednak dalekie były te widealizowane filmy od rzeczywistości te z Johnem Wayne'em. No pojawiają się też właśnie filmy pokazujące dramaty tych, jak bardzo to jest nieszczere, czyli przede wszystkim zgadnij, kto przyjdzie na obiad. Komedia właśnie o tym, że właśnie gdyby się tak spełnił ten najczarniejszy strach każdego z tych białych ludzi na przedmieściach, że przyszły zięć ma mieć właśnie ten inny, niesłuszny kolor skóry, właśnie swobodny jeździec, czyli o bohaterach, którzy właśnie uprawiają to włóczęgostwo, czyli próbują żyć wolno, amerykańską wolnością, no i oczywiście, przepraszam za spoiler, giną. I w ogóle, tam znikający punkt, no jeszcze jest tego więcej, czy pojawia się właśnie to kino kontestujące, ale już właśnie następna faza, to też jest właśnie strasznie ciekawe i chyba o tym jeszcze zdążyłem napisać w książce, bo był taki moment, w którym spektakularnie dla całego świata ta wymarzona Ameryka naszego ideału spłonęła, to były te rasowe zamieszki w Los Angeles i zdaje się, że do dzisiaj nie ma filmu o tym, co jest jednak niesamowite, ponieważ większość tych
ludzi właśnie, którzy są kimś w Hollywood, mieszka na słynnej ulicy Mulholland Drive, o której traktuje słynny film Davida Lyncha. Oni siedzieli na tarasach, znaczy najdroższe wille w Mulholland Drive mają to do siebie, że mam piękny widok na centrum Los Angeles, więc oni widzieli te dymy i widzieli, jak te dymy się do nich przybliżają, więc to są, tam siedzieli najwybitniejsi jacyś scenarzyści, najwybitniejsi producenci filmowi. To jest z jednej strony niesamowite, że nikt nie pomyślał o filmie na ten temat do dzisiaj, ale z drugiej strony jednak wielu z nich natychmiast miało taką zupełnie inną iskierkę w głowie, że właśnie, że wali się cywilizacja, że teraz już liczy się tylko przemoc, więc właśnie David Lynch nie zrobił takiego filmu, ale zrobił na przykład Dzikość w sercu. Właśnie oczywiście Tarantino zaraz potem wchodzi z filmami, które też się dzieją w tym samym Los Angeles, tylko pokazują zupełnie inne oblicze, więc to wszystko się wali w gigantyczne takie przemocy. Czy można zaryzykować stwierdzenie, że cała seria filmów o apokalipsie zombie to są jakieś reperkusje wydarzeń? Tak. I w ogóle to coś, że to zwróciliśmy się do tej apokalipsy i tutaj też melancholijnie zauważę, że ja mam taką też ogromną sympatię do thrillerów, do filmów noir, które oczywiście też demaskowały właśnie zakłamanie tego świata, ale jakoś, moim zdaniem, jak się zrobi takie, po prostu dla porównania się obejrzy taki współczesny thriller, który ma 50 trupów i w ogóle mnóstwo jakichś wybuchów, efektów specjalnych i tak dalej. I takim właśnie z Humphreyem Bogartem, takim, w którym ze dwa razy ktoś strzela, są ze dwa trupy, ktoś raz daje komuś w buzię, ale jakoś takim z wielkim zamachem i tak dalej, to kurczę, jakoś mocniej trzyma niż właśnie to współczesne kino, które czasami jest przesycone po prostu już tą przemocą, chce przestaje cokolwiek oznaczać, ale no właśnie jakby popkulturowy obraz śmierci tamtej Ameryki to właśnie jest taka, no mniej lub bardziej apokalipsa, znaczy albo dosłownie właśnie, że noc żywych trupów, to jest chyba też właśnie 67 czy 8 rok, czyli właśnie końcówka tej wyidealizowanej Ameryki. No albo jest jakaś taka metaforyczna apokalipsa na zasadzie, że wszyscy strzelają do wszystkich. Upadek na przykład, nie? Dobrze pamiętam. Tak. To jest, tak, no tak, to jest też bardzo, bardzo fajny przykład. Znaczy na szczęście, znowu to jest film, który już jest troszeczkę nieaktualny, bo jednak właśnie jakoś dawno nie byłem w tej Ameryce, wielbił się bardzo platonicznie, ale zdaje się na przykład, że z powrotem u siebie odbudowali tą sieć komunikacji szynowej w Los Angeles, więc jest to jedno z takich moich dziwnych marzeń teraz przyjechać do Los Angeles, ale już nie po to, żeby po nim jeździć samochodem, jak to parę razy robiłem, spełniając wcześniejsze marzenia, tylko właśnie wsiąść w to metro, się pokręcić i właśnie zrobić takie... Pamiętasz, był taki film science fiction o sztucznej inteligencji Ona i tam była linia metra, której wtedy nie było i to było wtedy odległe science fiction, a ona już jest ukończona, czyli już można odbyć taką trasę, jak główny bohater przyjechać się z centrum na plażę. To bardzo długo tylko było. Tylko tym metrem losangelańskim to podobno nikt nie jeździ. A nie wiem, to właśnie bym się chciał przekonać. No po prostu, jak ja byłem, to jeszcze była jakieś półtorej linii ostatni raz. Takie właśnie dokończone i celowo były nieskomunikowane te najbogatsze, najdroższe dzielnice, bo nie chciały, żeby tu jakieś... Jak ktoś metrem przyjeżdża, to nie ma czego szukać w Beverly Hills. Jeszcze ja mam pytanie odnośnie też książki i tego, co pan w niej opisuje. Demaskując Amerykę tak naprawdę, ale ja nie odczytałem z tej książki, żeby pan był rozczarowany. Miałem wrażenie, że mimo tego, że pan zdemaskował wiele rzeczy, które były fasadowe bardzo, to jednak ten obraz, który pan zobaczył, jest amerykański, gdzieś tam chwyta za serce. Czy źle to odczytałem z książki? Znaczy, bardzo miło mi słyszeć te słowa, natomiast ja się teraz wstydzę właśnie, że jednak za bardzo byłem wtedy zauroczony tym wszystkim, jak już zacząłem o tym mówić. Znaczy, gdybym teraz jeszcze raz na przykład odwiedzał miejscowości takie jak Tulsa, Oklahoma, no to w ogóle bym jakby innych rzeczy tam szukał niż szukałem wtedy. No i byłem, muszę się... Jakich? Właśnie śladów po tym słynnym pogromie. No w ogóle właśnie teraz znaczy, kiedy pisałem te swoje książki, bo to właśnie są dwie, to jednak rzeczywiście wtedy wierzyłem w coś, co jest niesłychanie naiwne z mojej strony teraz. Bardzo tego wstydzę właśnie, że jednak Ameryka przezwyciężyła te swoje rasistowskie problemy. Wybór Obamy na prezydenta wydawał mi się takim ostatecznym dowodem, że Afroamerykanie w Ameryce może już naprawdę osiągnąć wszystko i że jakieś ewentualne drobne nieporozumienia, jakby złożyliśmy do trumny razem z Tupakiem. Przepraszam, mam nadzieję, że to nie jest jakieś obraźliwe porównanie. W każdym razie, że owszem, że była jakaś historia, ale to najdalej we wczesnych 90-tych się skończyła, a już jest dobrze. No, później pojawił się Donald Trump. Tak, więc bardzo się wstydzę tej naiwności. Więc owszem, te moje książki są jednak jakimiś miłosnymi listami. Więc jedyna rzecz, która dobrze znosi próbę czasu i dobrze się starzeje i prawdopodobnie zawsze będzie dobrze znosiła próbę czasu, to tytuł.
człowieka nie istnieje, ale teraz widzę, że on, on ma jeszcze jedną warstwę, którą ja się wtedy znowu dałem nabrać na pewnego rodzaju jednak dekorację filmową. No jednak ten Obama też był bardziej symbolem marzenia, symbolem nadziei niż prawdziwym przezwyciężeniem rasizmu. No to teraz już jestem mądrzejszy, więc powinienem napisać inną książkę, ale już jej nie napiszę. No właśnie, mówił pan, że pan więcej w Ameryce nie był, ale na pewno pan obserwuje to, co się... Tak, ale właśnie to było niesamowite, bo mój ostatni na podróż był jeszcze związany z książką o Paulu Beirenie, właśnie inżynierze, który wynalazł internet, urodził się w Polsce i wydawał mi się takim kompletnym urzeczywistnieniem amerykańskiego snu. Mm-hmm. I to trochę prawda, no on rzeczywiście go doświadczył, ale on właśnie doświadczył tego najlepszego okresu. Czyli w ogóle wszystko w jego życiu było akurat tak idealnie dopasowane. Później już takie życie było niemożliwe do powtórzenia, ale on urodził się w bardzo ubogiej rodzinie. Tam potem skończył studia, założył 3,5 jednorożca, czyli wprowadził na giełdę 4 spółki, które przekroczyły miliard kapitalizacji, jedną, która zatrzymała się na 600 milionach. No i wynalazł internet w ogóle przy okazji, bo to nie było. On sam tego nie uważa za swoje najważniejsze osiągnięcie. No i przyjechałem właśnie jakby już tak ostatecznie właśnie pisać taką książkę na cześć tego amerykańskiego snu. To były te pierwsze lata Trumpa, więc byłem w takiej kompletnie surrealistycznej sytuacji, w której w ramach researchu, to brzmi fajnie, ponieważ w ramach researchu, oczywiście researchowałem w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda, więc byłem w tej Kalifornii, ale akurat to był jakiś taki szczytowy moment takich zamieszek, takich demonstracji przeciwko tym decyzjom antyimigranckim Trumpa. I w dodatku siedziałem równocześnie researchując życie człowieka, który przyjechał do tej Ameryki właśnie z Polski, w żydowskiej rodzinie i od razu na dzień dobry musiał się zmierzać z takimi właśnie stereotypami, które wtedy były inne 100 lat temu, czyli że ci wszyscy Żydzi są genetycznie w ogóle głupi, że wytniecie mi tylko to i potem będę skancelowany, więc chciałbym podkreślić, że streszczam wtedy, jak to opisywano 100 lat temu i należy Amerykę przed nimi chronić, bo oni właśnie wyznają te swoje jakieś złe religie i będą w ogóle nas terroryzować, psuć moralność i tak dalej. To rzeczywiście te rasistowskie teksty sprzed 150 lat były szokujące. No i wtedy właśnie chciałem pisać książkę o tym, jak Ameryka to przezwyciężyła i już tak nie jest, ale dookoła mnie wszystkie wiadomości jakby... Mówiły o czymś zupełnie. Tak, i w ogóle mijałem te demonstracje, bo przechodziłem z jakąś pikietę, bo tam przy okazji jeszcze był jakiś taki moment, że w Berkeley miał wystąpić, Boże, nie pamiętam, któryś z tych, Milo Janopoulos chyba, któryś z tych, więc były też pikiety solidarnościowe na Stanfordzie. W związku z tym, więc w ogóle to wszystko się działo właściwie tuż obok mnie, a ja w tym wszystkim byłem właśnie dziwnym człowiekiem, który chciał napisać książkę z zupełnie inną tezą więc musiałem gruntownie przemyślić swój stosunek do Ameryki. Ale to trafił pan chyba idealnie w taki moment, że rzeczywiście wydawało się, że ta Ameryka się wali, że tam coś się przewraca. Nie, właśnie nie myślałem, nie miałem uczucia, nie? Że się wali, tylko tak strasznie chciałem wtedy skreślić wszystko to, co kiedykolwiek mi się wydawało, że tą przeszłość przezwyciężyli, bo pod wieloma względami, to jest taka teza nie tylko moja, ale wielu ludzi to teraz powtarza, że lata 20. wróciły w latach 20. i że znowu są czasy właśnie wielkiego Gatsby'ego, który już się... Czyli trochę jak z modą, że wracają te pewne rzeczy. Tak, ale właśnie wracają te wszystkie negatywne zjawiska i właśnie cały tamten rasizm, cała tamta nierówność i tak dalej, że wszystko to, co się wydawało, że już przezwyciężono, to jednak znowu była tylko wielka dekoracja filmowa. A Amerykanie, jeśli coś dobrze potrafią robić, to wspaniałe dekoracje filmowe. Wspaniałe efekty specjalne, za sprawą którą widzimy te dinozaury, których tam nigdy w ogóle nie było. I tak, to właśnie była rozmowa z panem Wojciechem. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy z nim porozmawiać i posłuchać tak wielu ciekawych spostrzeżeń na temat Ameryki. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Na mnie największe wrażenie zrobiło, że wszystko po prostu w tej Ameryce ma jakby swoją drugą stronę medalu, z tym, że ta pierwsza przy bliższym poznaniu okazuje się w ogóle nieprawdziwa, no nie? Taka fasada. Tak, no w sumie tak jak pan Wojciech powiedział na samym końcu, że są Amerykanie mistrzami w dekoracjach. I to jest niesamowite jeszcze pod tym względem, zaraz pewnie będziesz rozwijał tę swoją myśl, ale jak się myśli o takim fasadowym czymś, o takiej zbudowanej dekoracji po to, żeby wódz przyjechał i obejrzał i był zadowolony, to myśli się o krajach, które były wrogami Ameryki, czyli tej drugiej stronie. Chiny, Związek Radziecki, nie? To... No tak, ale tu Amerykanie są dużo mądrzejsi, bo oni nie robią tych dekoracji dla jakiegoś wodza, tylko dla samych siebie. Dla samych siebie, ale też dla społeczeństw innych krajów, no tak, żebyśmy ich podziwiali, tak? Też z drugiej strony jest wiele rzeczy, za które można Stany podziwiać. To właśnie to nie ma tutaj takich czarno-białych. Nie ma. Tym bardziej właśnie w tej rozmowie było słychać, że tak jak pan Wojciech opowiadał o tym, to dalej ma sentyment do tego, mimo że odkrył, że to jest fasada, to nie zmienia faktu, że pewne rzeczy go uwiodły i dalej go trzymają. Jakby. Tak, tak. Ale zobacz, z jednej strony walka z socjalizmem, ale w
wprowadzamy swój socjalizm, tak. Tylko tak go, broń Boże, nie nazywamy. Tak, tak. Z jednej strony egalitaryzm, mhm. Wszyscy są równi, wszyscy mają takie same szanse, ale pod warunkiem, że należymy tylko do jednej grupy społecznej. Tak, tylko niektórzy tak. Mogą być równi. No. Wolność? Proszę bardzo, ale musimy się tak samo ubierać, mieć takie same poglądy. W ogóle nie wiem, czy to padło, ale wiem, że wielu publicystów narzekało w tamtych czasach, że republikanie i demokraci mają właściwie taki sam program. Mhm. I on niczym się nie różni, nie ma spośród kogo wybierać. Mhm. Pewnie teraz, jakby zobaczyli, do czego doszło, to by zmienili zdanie, że to jednak było spoko. To była fajna sytuacja. Ale tak, albo no, chociażby z tymi... Jest wolność, ale nie możesz sobie chodzić ulicą, tak, bo zostajesz aresztowany za włóczęgostwo, tak? Tak, wiele rzeczy właśnie, to też było takie mocne moim zdaniem, że wiele rzeczy z pozoru możesz, ale jak chcesz brać pełen udział w tym American Dream i korzystać z tych możliwości, to w żadnym wypadku ich nie możesz robić, bo jak je będziesz robił, to ci nie pozwolą na American Dream. A też ciekawe są te inne paradoksy, że z jednej strony olbrzymie podatki, ale one wyzwalają ludzką kreatywność i właściwie tamte czasy są wspaniałym dowodem na to, że wysokie podatki nie ograniczają przedsiębiorczość, tylko mogą ją wręcz przyczynić się do jej rozkwitu. No tak, oczywiście. Pod warunkiem, że to się mądrze robi, tak? No właśnie, muszą być dobrze skonstruowane, pozwalać na ucieczkę od nich właśnie w inwestycje. Więc bo nie chodzi o to, żeby okraść ludzi, tylko właśnie, żeby osiągnąć jakieś cele, tak? Tak, tak. Już nie mówiąc o tym, że niechcący rock and roll się pojawił dzięki temu. Przypadkiem jakby. Przypadkiem. Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę, która tak była gdzieś tam, przemknęła się, ale w ogóle jej nie rozwinęliśmy tej myśli. Mianowicie jest coś, w Stanach dzisiaj jest coś takiego jak akcja afirmatywna. Chodzi o to, żeby wyrównywać szanse jakby na start czarnoskórym Amerykanom, na przykład dodając im punkty za pochodzenie przy ubieganiu się o miejsce na uniwersytecie, na przykład. No i to się wydaje niesprawiedliwe. Natomiast zapominamy, znaczy w ogóle nie wiemy o tym, że coś w rodzaju akcji afirmatywnej tylko dla białych miało miejsce na nieporównywalnie większą skalę w latach 50. To znaczy te pożyczki z GI Bill. Tak? Tylko 3% tych pożyczek otrzymali czarnoskórzy Amerykanie, podczas gdy sami stanowili 18% uprawnionych. A nawet ci, którzy mogli sobie zbudować dom, nie mogli go zbudować, czy nie mogli zamieszkać w, że tak powiem, przyzwoitych dzielnicach, ponieważ deweloperzy i potem sąsiedzi robili wszystko, żeby czarni nie mogli mieszkać wśród nich. Blokowali to. Tak. I byli skazani na miejsca, które są dalej, w gorszych miejscach, gdzie samorządy mają mniej pieniędzy na szkoły i tak dalej, i tak dalej. Nie otrzymywali też tych pożyczek na studia. Więc ta akcja afirmatywna, która dzieje się dzisiaj, i tak nie jest w stanie wynagrodzić tych kilkudziesięciu lat niesprawiedliwości. Tak. Co więcej, to ma jeszcze w ogóle daleko bardziej idące konsekwencje, ponieważ powstały te przedmieścia, więc ci ludzie musieli jakoś dojeżdżać do pracy, więc wybudowano mnóstwo nowych dróg, autostrad i tak dalej, i stwierdzono też, że one w ogóle muszą dojeżdżać do centrów miast. I posiekano te miasta tymi autostradami. Jedno z nielicznych miejsc, które się ostało, to Manhattan. Ale gdzie budowano te drogi? Poprzez dzielnice zamieszkane przez czarnych. Tak, bo tam grunty były najtańsze po prostu. Tak. I były protesty i mówiono, że to rasizm i tak dalej. No nie był rasizm, te grunty były najtańsze i łatwo je było wykupić. Ale dlaczego były najtańsze? No z powodu rasizmu, o którym wspomniałem wcześniej. Tak, a potem, kiedy te dzielnice zostały posiekane autostradami na pół, to nagle ktoś zamiast 5 minut do pracy miał na przykład godzinę, bo musiał to objechać. Tak, tak. Porozdzielano sąsiadów, porozdzielano no po prostu tkankę całą społeczną. Tak, a dodatkowo jeszcze o tym też pan Wojciech nie mówi w naszej rozmowie, ale w książce o tym wspomina, że była to często granica właśnie między dobrą a złą dzielnicą. To znaczy ten podział autostrady sprawiał, że po jednej stronie drogi było ok, a po drugiej tworzyło się getto. Właśnie ze względu na przykład gorszy dojazd, gorsze warunki, brak jakiejś infrastruktury. To tyle chyba naszego krótkiego komentarza. Tak, zapraszamy do tego, żebyście wy również skomentowali ten odcinek, jak wam się podobała rozmowa. A właśnie, w trakcie rozmowy padła taka nazwa Operacja Paperclip. Tak, owszem. Tak, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to odsyłamy do naszego poprzedniego odcinka, gdzie Michał właśnie opowiadał. W kontekście co prawda nazistowskich lekarzy i naukowców, ale tak. Tak, jest... tak. Chyba też mogę polecić w kontekście dzisiejszego odcinka odcinek o korporacjach. No tak, zdecydowanie, bo o tym też jest spora część tej rozmowy. Tak, i odcinek 34. I tam jest dużo o tym, jak korporacje realizują swoje ekstremalnie egoistyczne cele pod płaszczykiem właśnie, że robią coś dobrego dla społeczeństwa. No i też
wiesz, jeśli ktoś jest tak zwanym humanistą i nie wie za dużo o elektrowniach atomowych, ale chciałby się dowiedzieć, to Michał super opowiada o tym temacie, też bardzo polecam. To zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Do usłyszenia.